No i wracamy do naszej gry w Halo Reach. Jesteście na kanale Wielkim Halo, a to jest Operacja Uppercut. Pewnie jakoś to zabawnie zręcznie przetłumaczę w tytule, no ale teraz zajmijmy się zarąbistą nowością i właściwie ewenementem w skali całej serii Halo, czyli walkami kosmicznymi. Tak, to jest to miejsce, gdzie seria może spojrzeć w twarz takim światowym przebojom, epokowym ikonom jak Gwiezdne Wojny. No i pokazuje, że wcale nie byłoby gorsze. To jest, kurczę, nie wiem, gameplay, który nie tylko powinien stać się standardem w serii, ale powinien, nie wiem, ewoluować do jakichś osobnych trybów multi, do jakichś pobocznych dupereli, nie wiem, wehikułów sandboxowych, trybach multiplayerowych. I żeby była walka powietrzna, naziemna i żeby kolejnym featurem w jakimś nadchodzącej produkcji była, nie wiem, walka wodna, cokolwiek, żeby wzięto, dopicowano te formuły, a nie zamykano się w dalej w formacie ustanowionym, albo ja wiem, na poziomie Halo 3, no ale tu się pojawiają wrogowie, tak więc zajmiemy się nimi. O ile dobrze kojarzę, na razie będą to normalne Banshee, które rozwalimy raz, dwa, trzy. Więc z grubsza nie będzie to problemem. A, to jest nasz. Zielony znaczy nasz. I kolejny. No, porozwalamy parę takich tych. I to jest... I to jest w sumie, kurczę, kolejna rzecz, którą chciałbym wspomnieć przy takiej okazji, że... Wiecie co? Kiedy pierwszy raz odpaliłem pierwsze Halo, to było Halo 3, co już wspominałem kilka razy, to trochę byłem zniesmaczony, że nie ma jakichś takich typowych przeciwników analogicznych do nas, z którymi moglibyśmy się normalnie ponawalać, że albo są grunciaki niziutkie, albo dżakale, które są pieruńsko też małe i skromne, albo wielkie brutale, bruty, którzy są praktycznie wielkimi gorylami napakowanymi. Mogę tutaj jeszcze chwilę ponawijać, bo jest w miarę spokojnie. I miałem taki problem, że nie ma czegoś analogicznego, ale po latach doceniłem to, że jest tam ta różnorodność i że kosmici nie są po prostu humanoidami na wzór trochę jakichś takich bardziej klasycznych wizerunków i czymś, co... Czekajcie, dorobię jeszcze tego i będziemy zaraz mogli dokończyć myśl. I czegoś takiego bardzo klasycznego, podobnego do człowieka, analogicznego, tylko się tak mocno naprawdę różnią przez zwykli elitarni, którzy są jakimś takim najbliższym odpowiednikiem do Spartan. Też się mocno dość różnią od nich. Tutaj problemy z bateriami w padzie, zaraz to zażegnamy. No i pojawiają się większe przeciwnicy. No i tu też to właśnie widać, że to jest fajne zróżnicowanie, że nie mamy pojazdów kosmicznych, które mają być jakby nam równorzędne, tylko najpierw mieliśmy mnóstwo popierdółek, a teraz mamy coś większego. No po prostu jest inna myśl technologiczna obcych w stosunku do tego, co robili ludzie w tym uniwersum. To jest bardzo fajne i to jest no coś, za co należy chwalić Halo. To są serafy, trochę większe jednostki od nas, trochę ciężej je dopaść. Wypada im zniszczyć tarczę standardowymi pociskami, które rozwalają każdego Banshee'ego, a potem najlepiej pociskami samonaprowadzającymi. No i uważać na tarczę, uważać na pancerz, żeby się nam nie przebili. Bardzo ładnie widać wszystkie te ich odsłony, można ich dorąbać. No i jest bardzo ułatwiona tutaj walka. Mamy samonaprowadzające się pociski, które odpadają, które mijają się z celem, kiedy ma on tarczę. No i co fajne, nie jest to wzięte tak... jest tu przewidziany ruch i dość, można powiedzieć, realistycznie, jak na takie futurystyczne realia, mamy wspomaganie celowania. Widzieliście to już wcześniej, wiemy, gdzie strzelać. I to jest jednocześnie takie, wiecie, takie uproszczenie na poziomie takim, że jakby nie było żadnego opadania pocisku ani ruchu i strzelalibyśmy po prostu do jednostek tam, gdzie je widzimy w tej chwili. Ale jednak pozostaje ta kształt realizmu, no i w tym uniwersum można sobie na takie coś pozwolić. Jakbym miał coś ponarzekać, to te uniki są straszne, są tragiczne. Jak naciśniemy przycisk odpowiedzialny za uniki, czyli lewy bumper, to po prostu możemy zapomnieć o jakiejkolwiek kontroli nad pojazdem. To by było dopracowania w kolejnej części, ale niestety kolejnej części nie dobiło Bungie. Zestrzelić go. Dobrze.
Kolejny rozwalony. Wiecie co, teraz mi przyszło do głowy. Ciekawe jak to wygląda misja w koopie. Latamy sobie wspólnie? Rozwalamy wspólnie? To by było fajne. To by było niezłe. Na pewno kampanię można przejść w koopie, bo wiadomo, wszystkie halo do piątki, nie włączając piątki, można było tak grać. A ciekawe jak jest w sumie tutaj. Nigdy tego nie sprawdzałem. Jakby ktoś tam wiedział, może dać znać, bo jestem tego cholernie ciekaw. Dobra, nie dać się. Uniki prawo, lewo. Jednak jest to takie pewne uproszczenie, no bo o ile mogłoby się wydawać, że możemy sobie dowolnie tutaj manewrować w tej trójmiarowej przestrzeni, to jednak zawsze mamy jakąś taką taką asystę, która nas przekręca do tego, do tej domyślnej góry, do domyślnego dołu. Że zawsze niebo mamy nad sobą, czy właściwie kosmos, a planetę Reach pod sobą. Zawsze do takiej pozycji bazowej nas będzie to przekręcać. Robimy te tragiczne uniki. O, widzicie. Teraz mnie to samoczynnie przekręca praktycznie. Teraz trochę to kontruje. No i dziada, zobaczcie jakie to jest dużo większe od nas, te wszystkie fantomy. No kopać ich, to było strasznie głupie i strasznie ryzykowne co zrobiłem, no ale... Domyślnie grałem na heroicznym, więc mam nadzieję, że mi tutaj nie zmieniło z jakichś dziwnych powodów tego poziomu. Nie powinno w każdym razie. No i fantomy możemy nawalać. Widzę, że aż takich cyrków z ich tarczami nie ma, więc bardzo dobrze. O, plazma nawala ze wszystkich stron. Uniki, uniki. Schować się gdzieś. No ale dorąbać go też, dorąbać. Jeden, drugi. Otoczyli mnie. Lecą samonaprowadzające pięknie. Wybuchająca plazma i spierdzielający się w atmosferę Spartanin. To co, gdzie skończyliśmy? Jeszcze raz. Przyjeżdżają serafy. Serafy i fantomy. Dobrze kojarzę, że to były fantomy. Gdzie jesteście, fantomy? Dobra, wielki znacznik. Wrogowie przyjadą stąd. Dobra, to teraz trzeba się tym zająć na spokojnie. No tak, piękne uniki od tarcze bardzo ładnie odbijają samonaprowadzające pociski, więc trzeba by zmiękczyć ich. Ten był zmiękczony, tak więc nie miał najmniejszych szans. Tutaj baza. Kurczę, wyobrażacie sobie taką mapę w Multi? To są teraz takie refleksje, którymi miałem się nie zajmować, bo jest to głupi let's play, w którym mam mówić to, co robię mniej więcej i to, co wszyscy widzą. Wyobrażacie sobie taką mapę w Multi, żeby po prostu mieć jaja, zrobić takie coś, takie mapy, w których, żeby to się odróżniać gameplayowo od całej reszty? Był kiedyś taki potencjał w Uncharted 3, żeby zrobić mapy, która będzie walką na dwóch pędzących pociągach obok siebie, albo walką w startującym samolocie z opuszczonym klapą, otwartym hangarem i pędzącym za nimi jeepami. Ale to by zrobili to tylko na pół gwizdka, były to tylko wstępy do konkretnych map. A zrobić takie coś, żeby tam na bazie się gdzieś strzelali normalnie Spartanie, żeby w hangarach można było wejść do tego, żeby były te działa wszystkie opcjonalnie do użycia. Kurczę, to by było fajne. Trzeba zrobić kiedyś odcinek i pomarzyć sobie różnego rodzaju tutaj duperelach. Dobra, kosmita uziemiony. Nie dam się, nie dam. O, te cudaki. Na was to szkoda samonaprowadzających. O, to jest mój. Sorry, gościu. No i posprzątać już po wszystkim. Piękny zwrot. Coraz gęściej się tutaj robi. Aj, sorry, porysowałem ci trochę brykę. No i co mi tutaj przyleci teraz? Oj, coś mnie rąbie. No, zidentyfikować fantomy, czyli no najcięższe co spotkamy w tej misji. Przynajmniej na tym etapie. Piękny wybuch plazmy.
Kolejna fajna rzecz, że statki obcych nie wybuchają tak jak nasze. Aj, aj, aj. Dopalacz. Schować się między tutaj złomem. I możemy wracać. O, piękna ta kontrola strzału, odrzutu, ruchu. Wow, jak jeździsz, głupku, prawie się zdarzyliśmy. Gdzieś to okrążenie wokół kawałka stacji. I manewrowanie. I raz. I drżnąć. Kurczę. Jeszcze raz. I raz. I dwa. I drżnięty, super. Coś za szybko padają, nie dziwiłbym się, jakbym się bez powodu przełączył poziom trudności. Chociaż nigdy mi się to w sumie nie zdarzało. Długo pamiętało moje poziomy trudności. Piękne fioletowe wybuchy. No chodźcie tu. Jest? Ach. Przelecieć przez ten kłąb jak zwycięzca. Będę mógł to zrobić już za chwilę, pozostało dosłownie. Dosłownie nic. Checkpoint zaliczony, czyli będziemy robić coś fajnego. Co, uciekają? Błysk, 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 spieprzamy. O, ratunku, Spartanie. Dobra, dokujemy. Dobra, do którego to było? Lewy, prawy, środek. No, w sumie logiczne. Więc uwaga, na pełnym speedzie zaparkujemy. I taka cutscenka przerywnik wcale mi w tym nie pomoże. Dobra, standardowo się zamknę na czas cutscenki. Please repeat. Pull up surface grid 19 by 22. Gladly. Only sword base set to 18G. Thermal enhance. Noble 5, your pulse is elevated. There is nothing you can do for Dr. Halsey and the others inside sword base. The mathematics are determinate. Noble 5? I know. Bravo, United, you're clear to re-engage thrusters. Noble 6, this is Holland. Go ahead, Colonel. We've flagged a Corvette-class vessel on a predicted docking track with our target. Get our makeshift bomb on that Corvette, and we have our delivery system. Noble 5 will escort the bomb. Sabre team to clear the way for boarding. Understood, Colonel. As she's already donated her slipspace drive to the cause, the Savannah will be joining you to provide local fire support. UNSC Savannah. Our wings may be clipped, but we've got your back. I've stuck my neck out for Noble on this one, Lieutenant. We'll get it done, Colonel. Six out. Target Corvette sighted within visual range of nav beacon RA-15. We have visual. Target confirmed. No i lecimy na kopać obcym. To jest przestrzeń okupowana przez Covenantów. Jeżeli widzicie ten wielki kształt tutaj na waszych ekranach, to właśnie to będzie nasz cel. O, rozwalić jego obstawę. Aj. Odbija się od niego. Tak jeszcze sobie testuję, czy mogę go dorwać, ale chyba trzeba przejść na standardowe tutaj amunicje. No, jest nasz krążownik, czy jak to tam zwał.
O, takie to wielkie. I rozwalamy jego silniki. 1 na 4 uszkodzone. Spróbujemy wykręcić, żeby wziąć go od... Prawie powiedziałem od tyłu, ale to by zabrzmiało dziwnie. Wow, rąbnęło mnie coś. Ruchy, ruchy, ruchy. Dobra, wykręcić. I trzepnąć. Drugi. I... Dobra, jeszcze te dwa. No to co, uda się w jednym podejściu? Poszedł. Rąbnąłem. Jest. No, bardzo ładnie poszło. I postaram się zająć przez chwilę tym mięsem armatnim. Coś podejrzanie łatwo mi poszło. Muszę sprawdzić ten poziom trudności, zanim przejdę do następnego etapu. Co, odbijesz pewnie? Dobra, nie bawimy się więcej z tobą. Ej, zabiją mnie zaraz. Dobra, rozwalamy eskortę, tak? Obstawę. I będziemy się wbijać na pokład. No, idealnie celuję z wyprzedzeniem tutaj do ciebie. Wiem, bo mi gra tak mówi. O, to jest mój znowu. Dzięki Bogu, że ktoś tu zamontował oznaczniki celownika. To jest to rozwiązanie, które w przyszłości zostanie zaadaptowane z gier. No i łop. Poszło? Nie, nie poszło. A tak się ładnie rozminęliśmy, tak romantycznie, tak, ach. Jak na filmach. Dobra, oberwał. To co? Wpraszamy się na pokład? Scans indicate a structural weakness surrounding a platform on top of the vessel. Noble 6, set down immediately on that Corvette's topside landing pad. No, wejście jest gdzieś tutaj. Pozwolę sobie pomanewrować. No, i ja wam w tej chwili dziękuję za uwagę. Widzimy się zaraz w następnym materiale. Z Let's Playa Halo Reach. Dzięki.